Piosenka może będzie lepiej po części znalazła się w naszym ostatnim krążku Paparona, ja tylko w języku ukraińskim. A że chcieliśmy zrobić tak utwór singlowy, stąd powstał taki pomysł, żeby napisać tekst numer dwa, który będzie w języku polskim, więc stąd ta piosenka cały czas trzyma się, jeśli chodzi o pewnie dosyć długoterminowe promowanie płyty Paparona, a poza tym chcieliśmy wydać jakiś singiel na okres wakacyjny, stąd ten utwór się znalazł, dzisiaj oczywiście też on zabrzmi. Jeśli chodzi o plany płytowe, to na pewno od nich chwilę się wstrzymujemy, nie będzie kontynuacji w naszych działaniach, że co dwa lata wychodził jakiś krążek. Nie, nie, teraz chwilę odpoczywamy, szukamy jakiejś inspiracji, jakiegoś oddechu, żeby nie powielać tego, co robiliśmy do tej pory. Gdzieś w naszych głowach bardziej tkwi pomysł na pewnie płytę z kolędami, bądź jakiś koncert akustyczny w naszym wykonaniu, utworów, które do tej pory są znane, więc piosenka może będzie lepiej, nie zapowiada na razie czegoś innego, choć oby lepiej było. Tym razem będzie to w plenerze, tym razem będzie więcej miejsca i więcej osób się zmieści, co nas bardzo cieszy, no bo za każdym razem jak dochodzą do nas słuchy, że przez to, że była limitowana liczba miejsc, no to ktoś się nie dostał, tak, no to trochę nam przykro, no bo to nie jest z naszej winy, z naszego widzimisię, że robimy jakąś selekcję, no tylko, że kto pierwszy, ten lepszy, a miejsca są wyliczone i ograniczone, dlatego teraz będzie więcej miejsca, więcej osób, a to znaczy, że będzie więcej fajnej zabawy i miejmy nadzieję tylko, że pogoda nie zepsuje szyki, bo będzie ognisko, zabawa, wiesz, będzie fajnie. Ojejku, tych prezentów jest tyle, że byśmy musieli trochę sobie poprzypominać. Wiesz co, no ja dostałem taką płytę kiedyś, ale nagrobkową może nie, w sensie napisany najlepszy basista na świecie, spoko, nie? No i ogólnie to było bardzo miłe, no tylko, że skojarzenia mogą być różne. Mimo tak, że to była płyta nagrobkowa, nie było tam żadnej daty urodzin i zostawiona na drugie miejsce. Nie, no ale typu taki, wiesz, trawertyn czarny, super. Reggae, no to pierwsze skojarzenie, piękne miasto, bardzo szybko i mocno rozwijające się, wiele miast jakby tego typu jak Ostróda powinno zazdrościć Ostródzie i tak się dzieje, ogólnie amfiteatr przepiękny, nowe miejsce, plaża,
ekstra, wszystko jest ekstra, naprawdę.